Cześć. Dzisiaj poeksperymentujemy z prądem i grafitem. Zapraszam na film. Każdy z nas miał już do czynienia z grafitem. Znajduje się w każdym ołówku. Grafit jest to odmiana krystaliczna węgla. Miękka substancja, doskonale upliwa, odporna chemicznie, tłusta w dotyku barwy czarnej lub stalowo-szarej. Przewodzi prąd elektryczny, ma szerokie zastosowanie w elektrotechnice. Złoża grafitu powstały przez przeobrażenie węgli kopalnych. Stosuje się go do produkcji cegieł ogniotrwałych, ołówków, jako suchy smar i spowalniacz w reaktorach atomowych. Miedź oraz grafit to najczęściej wykorzystywane materiały w elektrotechnice. Powszechnie jest stosowany w bateriach cynkowo-węglowych jako jedna z elektrod. Grafit dość dobrze przewodzi prąd elektryczny, co sprawia, że obok wolframu, molibdenu i wanadowców jest on jedynym przewodnikiem wysokotemperaturowym o powszechnym zastosowaniu. Co ważne, przewodnictwo grafitu wzrasta wraz ze wzrostem temperatury w zakresie od 400 do 600 stopni Celsjusza. Rezystywność grafitu, czyli jego opór właściwy, można również kontrolować, nasycając go różnymi metalami, dzięki czemu można go stosować we wszelkiego rodzaju potencjometrach czy szczotkach węglowych silników elektrycznych. Przeprowadzę teraz parę eksperymentów z grafitem, wykorzystując do tego prąd elektryczny. To jest sproszkowany grafit z ołówka. Poddamy go teraz działaniu wysokiego napięcia. Zbliżymy do niego elektrody o napięciu 2200 V. Jak widać, pole elektromagnetyczne wytworzone przez te elektrody oddziałowuje na grafit. Widać też, że jest dobrym przewodnikiem. Przepuszczę teraz przez wkład ołówkowy grafitowy prąd o wartości około 3 A. Przewodność cieplna grafitu plasuje się na poziomie większości metali. Przekracza przewodność żelaza i stali, a ustępuje miedzi i aluminium. Grafit nie topi się jak większość metali w wysokich temperaturach, lecz ulega sublimacji.
Większość właściwości grafitu wynika z heksagonalnej budowy krystalitów, gdzie energia wiązań atomów powoduje najwyższą znaną w przyrodzie wytrzymałość. Grafit jest produktem końcowym przemian substancji organicznych o bogatej zawartości węgla. Dosyć często zdarza się, że występuje również pośród granitów oraz granulitów wraz z pirytem oraz kalcytem. W Polsce grafit możemy spotkać w rejonie Wałbrzycha i Bystrzycy Kłodzkiej, zaś na świecie największe złoża tego minerału znajdują się na Sri Lance. Grafit występuje w wielu miejscach na świecie, szczególnie w postaci łupków krystalicznych. W tym eksperymencie widać doskonale łupliwość grafitu. Grafit dobrze przewodzi prąd elektryczny w kierunku równoległym do warstw, a znacznie gorzej w kierunku prostopadłym. I na koniec jeszcze parę wyładowań wykorzystamy do tego celu elektrody grafitowe. Napięcie to 2200 V. Wy oglądajcie, a ja jeszcze dopowiem parę słów o graficie. Jest to pospolity i szeroko rozpowszechniony minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Stosowany jako naturalny suchy smar, jest obok diamentu i fullerytu odmianą alotropową węgla. Nazwa pochodzi od greckiego grafen, czyli pisać. Nawiązuje do tradycyjnego zastosowania tego minerału. Ze względu na to, że grafit techniczny jest zlepkiem niewielkich monokryształów, wykazuje on wysoką odporność mechaniczną na ściskanie i niewielką na rozciąganie i ścinanie. Jest więc jednocześnie twardy, łupliwy i podatny na ścieranie. Te szczególne własności mechaniczne powodują, że grafit posiada wyjątkowo dobre własności smarujące. Podczas poddawania go siłom ścinającym, jakie występują między obracającymi się kołami zębatymi lub kołami zębatymi i łańcuchem, ulega on rozdrobnieniu do postaci proszku o mikrometrycznych rozmiarach drobin. Każda z tych drobin zachowuje jednak dużą odporność na ściskanie, co prowadzi do zjawiska supersmarowania. I to by było tyle na temat grafitu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!